Pierwszy to jest temat związków zawodowych. To jest trochę inna bajka niż stowarzyszenie. To jest całkiem inna bajka niż stowarzyszenie. Dlatego też zaprosiliśmy Jaśka, żeby wytłumaczył nam, co w tym jest trudnego. Szanowni Państwo, zostałem tutaj zaproszony, żeby opowiadać w pewnym sensie o tym, dlaczego związek zawodowy jest dość istotny i czy to ma jakikolwiek sens i cel, czy nie ma. Dosyć już jest tego, bo nam cały czas było powtarzane jak mantra przez studia, nam było powtarzane, że jesteśmy za małym krajem, aby mieć dobre stawki dubbingowe. Kurde, jesteśmy 38-milionowym krajem, jakim za małym? Nie bez powodu centralne miksy odbywają się w Polsce. Bo jesteśmy tańsi niż wszyscy na świecie. Ogólnopolskie spotkanie lektorów, to jak mówiłem wczoraj, również czas między innymi paneli dyskusyjnych. Przed nami już za chwilę panel dyskusyjny prowadzony przez Tomasza Bartosa z firmy Mikrofonika. Panel pod tytułem AI kontra VO runda druga. Pokaz projektu VO plus AI. To będzie o, no właśnie, o tym, co nas wszystkich drąży, co nas wszystkich ciekawi. Jeszcze wciąż niepokoi, czyli o tak zwanej sztucznej inteligencji, która wkracza w zawód lektora. Zobaczmy, co tam się wydarzyło przez ostatni rok. Ten temat to jest kontynuacja prezentacji z zeszłego roku. Kto nie był, pokrótce przypomnę. Omówiliśmy wtedy rozwój głosowego AI-a od 2016 roku i pokazaliśmy Wam prototyp pierwszego voicebota naszej produkcji, zbudowanego na bazie głosu Jacka Brzostyńskiego. Moim zdaniem, jeżeli w gabinecie medycznym, czy gdzieś tam w ZUS-ie, zamiast Iwony, będzie mówił lektor AI, ale normalny lektor, to i tak jest postęp, jak gdyby w naszej sytuacji. Bo na razie nikt na to nie zwraca uwagi, nie? Lecą koszmarne te komunikaty. Te rzeczy zostawiam dla Was, jak chcecie, to się bawcie. I zastanówcie się, czy chcecie się po prostu w to bawić. I czy to jest dobra droga dla Was, ale musicie po prostu sami przemyśleć, bo decyzja jest naprawdę ciężka. Ciężka. Słucham? Na całe życie. No na całe życie. No.